zaproszony na taką imprezę polityczno-społeczną, kiedykolwiek? Mnie olewają. Mie, mie na żadne bankiety nie zapraszałem, na żadne manifestacje. Nie, postaci, no to, pewnie. to jest prawda. Na żadne pokazy mody, Pałoprowski, Brozowski, nic? I co, za, za, zapraszali na początku, ale jak mam jak, jak, jak koncerty, ja mam cztery dni wolne w tym roku, więc wiesz, to, jest, to, jest, to, to nie jest cool, kulk. Cool zaprosić e, e, gościa, który dzień wcześniej gra w Czeskim Cieszynie. Ja grałem w Czeszkim Cieszynie, w małym klubiku, to jest czwartek. Ewa Farna. Sto, wstąpiła. Tak? I wy się lubicie w ogóle chyba? Ja nie? bardzo mam wielki szacunek no. wobec, wobec Ewy, a jest cudowne, że, że okazuje się, że te też Ewy ojciec wspiera, po prostu wiele razy pomagał. To jest taki mały alternatywny klubik w czeskim Cieszynie. Juple nazywa się, było bardzo cudownie miłe, grałem taki solo akt. No i Ewa wstąpiła. A okazuje się też, potem właściciele mówili, że tam się, weź, tam się wszyscy znają, no, no, no. tam jest tam, tam, jest tam y, mniejszość y, polska, tam 40 tysięcy Polaków mieszka w tych, tych regionach. Tam. Jakie gwiazdy w ogóle poznałeś? Y, mówisz Ewa Farna. Y, jakie gwiazdy miałeś okazję poznać, porozmawiać, nie napić się drinka, poszaleć, potańczyć? Miałeś takie ten... Co, no... Oprócz Kuby Wojewódzkiego i Majsa no. Ja naprawdę spotkałem dużo fajnych, fajnych, fajnych ludzi. I zależy, yy, co to, to znaczy, to znaczy gwiazdy, nie nie, no, ale mogę powiedzieć tak, no. Wyobraź sobie, że, że gram na warszawskiej Pradze mm -hmm. w 2006 roku, czy w 2007, 2006, w małuteńkiej knajpie dla 60 osób w błysym pingwinie na Ząbkowskiej. No wiem, gdzie. Zaprzyjeżdżam się z, z właścicielem, pół roku później do mojego mieszkanka przyjeżdża, yy, przyjeżdża ekipa yy, ludzi z Warszawy i jedny z nich, Goszczę, Tomek to DiPinski z Brygady tak. Kryzys Stiltu. No, znamy. E, to jest mega polska gwiazda. To nie jest celebryta. To jest gwiazda polskiej sceny muzycznej. A ja nawet nie wiem o tym, bo ja nie znam e, sceny muzycznej lat 80. No. Więc. I, to, i, I wtedy jest fajnie być czystym. Mhm. Jest fajnie być czystym i nie wiedzieć i nie mieć takiego tego, takiego tego wielkiego szacunku wobec tych no, wiem, mistrz, wiem. mistrzów. E, więc więc e, logicznie, że, że to, to jest fajne fajnie, jak, 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 jak wpada. wpada e, Doda do, do łysego pingwina i, 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 i nikt nie, nie rozpoznaje dodę w łysem pingwini, dlatego że nikt się nie spodziewa, że doda tam będzie doda ostatnio lubi takie e, klimaty, wiesz, ale nie, Ja no, się tu... nie wtrącam, ja d, dalej, to jest tak, to, my naprawdę się nudzimy w Polsce i naprawdę, to jest niesamowite jak czytam, tam gazety są po prostu nudne. No. Tu, się, tu, tu się nic nie dzieje, dlatego że wszystkie te gwiazdy polskie są tak politycznie poprawne, gdzie, 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 jest, gdzie, jest, gdzie są te dragi, gdzie są te małolaty, gdzie, gdzie, gdzie oni żykają, gdzie, gdzie, gdzie to Dorota się, kurde, czołga, nie ma, to jest nudne. Powiedziałeś kiedyś, e, skoro jesteśmy przy biznesie, mam parcie na szkło. Ja mam wielkie patrzenie na skło, tylko że to parcie na szkło, to też wiesz, wszystko z, z, z kontrolą. Ja nie pójdę na jakąś imprezę branżową. Sorry, S są jakieś urodziny, czegoś tam albo otwarcie. Bo staję... Urodziny futra na przykład. Albo... A tego jest mhm. mnóstwo, i wiesz, jak tam ma być. Wiesz, gdyby, gdyby te takie branżowe imprezy były takie, że, że zanim coś się zaczyna, dwie godziny darmowego alkoholu, ewentualnie jakieś, nie wiem, jakieś jeszcze inne rzeczy, już nie będziemy mówić. No. WTEDY to by była impreza branżowa, o by się działo wtedy. To, yeah. to wtedy ale to go... by Hollywood, Łako to by było by się Boogie działo. Nights, lata 80. w Stanach. No. A, te, a tak to, to wszystko jest takie... I, tam, I dlatego nikt nie tam... Sorry, ale, ale... Um, to jest strasznie, strasznie nudne... Um, być w miejscach, gdzie jest dużo wannabes. Aha. Rozumiesz? Nie, no jasne. Cześć, jest, kim jesteś? Jestem wannabe. Cześć wannabe. Cześć wannabe. wannabe. Jak się czujesz tutaj? A kim wiesz? wiesz Ale widzisz, zło, zło, nie... totalne. Ja, ja, ja wolę, póki mogę jeździć i grać. Wiesz, ja nawet gier komputerowych nie grałem. Po co mam iść na jakąś imprezę? Ja wiesz, wiesz, na takim imprezie chodzę, tam gdzie są moi przyjaciele. Albo jeżeli tam Kto to jest twoim przyjacielem w takim razie, kto gra? Moi przyjaciele to są ludzie, których znam 6, 7, 8 lat albo od małego i to są ludzie, których się trzymam. To są ludzie, to są przyjaciele, którzy mówią mi, Czesław, nie pierdol, bo zaczyna cię odbijać. No i wtedy oni ci mówią i Ja w show biznesie so, nie mam nowych przyjaciół. Ja szanuję mnóstwo osób i ja cudownie... Ym, i, 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 I to jest niesamowite, że, że os, o, osoby z takiej największej też półki y, 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 mmm, nazwijmy to cele, celebrytów polskich, no. są strasznie wrażliwi ludzie. I, ale też jest, jest różnica, bo, bo, są, bo są ludzie... To wszystko chodzi o kompleksy i logicznie, że, że moje patrzenie na szkło jest większe niż mojej managerki i to jest bardzo dobre. Jest bardzo Faktor O X Factor powiedziałeś, lubię ten cyrk. Raczej znaczy, nie, nie. Ja lubię cyrk, ale X Factor to jest po prostu świetny rozrywkowy program, y, muzyczny program i socjologiczny program. Tak najbardziej. Mhm. Ja to uwielbiam. Dla mnie taki program strasznie mnie wiele nauczył. Y, 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 takiej pokory, ale też takiej odwagi, takiej, takiej odwagi, tu, którą ludzie mają. Ludzie, którzy nigdy w życiu nie stali na scenie. Bo po prostu sobie, wychodzisz, dwa tysiące ludzi i po prostu wiesz, I po prostu masz yes, ma jedną szansę. Masz nałogi. Eee, Jakie? Alkohol. Bo co, bo pije na scenie? Że narkotyki. Narkotyki nie ma nigdy w życiu mowy. To, że się nie śpi przez 3 dni, to tylko dlatego, że. Że te, to te, te nie pije. To chodzi o to, że ja wysłuchany w Danii jestem. Okej. Okay. Że masz właśnie problemy z kobietami, albo że nam przykład... Ja problemy z kobietami? Tak. No i lecimy to, co można nauczyć. Nie, to niesamowite. jeszcze, no. jeszcze Stachulski. To jest niesamowite. I Stahulski nagle y, mówi, że ja robię mu wysyłkę obciachową. E, to jest niesamowite. Jacek Stachurski, ten Stachurski? Tak, ten, 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 ten który miał płytę z tekstami Miłosza tego roku też. Stachurski śpiewa Miłosza. I, I on mówi, że... I tam mówi, że, 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 że ja jestem... Um, że tam jakaś... Tak. Stachurski, Miłosza? Tak, tak. I dziennikarz... I, 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 I jakaś sekretarka mówi, dziennikarka mówi że, że Czesław miał tyle i tyle kobiet. Skąd ona on to w ogóle mówi wierzyć? A Stachurski siedzi. Przerażony. <laughs> chyba, chyba kpiny robi. Jest to niesamowite. No. Jak Candy Girl, bo Madrena, Ale po prostu naprawdę kojarzę z tych wszystkich. Ja przecież ja kojarzę, je ja wszystko śledzę. Madryna, Candy Girl, ta candy girl jest, nawet daj radę. Tylko, żeby że tam. E, e, nie robiła tyle dysków. Ty, ty, ty e, Nieważne, ładnie. No. Nie chodzi, ile chodzi na bankiety. Okej, okay, a Marinę? Łuczenko? Marina jest piękna, piękna kobieta, tak. Piękna kobieta i życzę jej e, wiele sukcesów. E, tylko, że to jest niesamowite, że widać, że oni w ogóle mojej muzyki nie znają. Ja znam ich muzykę. Może nie wszystko znam, singla, ale pewnie single robią swoje. Ty nie, jesteś osobą, która na przykład lubi dobrze wyglądać. To prawda, czy to jest jakaś w ogóle plota? że ty lubisz dobrze wyglądać, lubisz dobre ciuchy. Prawda? Znaczy, ja, do dobry... dzisiaj jesteśmy na sportowo, ale ogólnie... Wiesz, no, ja, lubi się ubierać, ale wiesz, ludzie, ludzie myślą, wiesz, to, są, to Nie będę mówił, jakie to są marki, ale... No. To jest fajnie, jak, jak możesz kupić, powiedzmy, drogie spodnie, a wymieszać to, powiedzmy, z, z, z bluzką zapisane złoty w lumpeksie. No tak. Ja, nie, nie. nie ja, ja nie mam w ogóle... Ja się ubieram jak, jak menelskowo, mam czapki, bo usieję powoli, ale ten, ale... Ktoś nie, nie lubi ładnie ubierać. No tak. Każdy. Bo żona Oliwiera Janiaka powiedziała, uwielbiam tego faceta i jego fantastyczny styl. To jest, to jest, o, to jest komplement, to jest bardzo miłe słowa, to się bardzo cieszę. I, to, i, i ten, i to, to jest bardzo miłe. Karolina Malinowska. Ja bym chciał mieć okładkę Gali. No właśnie, ja chciałem się ci bezpec, czy spyć. Yy, bo ja z tego Tylko, co, że... to nie byłeś Ani na, na okładce Gali w. w dlaczego? Nie. Bo chcesz, czy po prostu ci nie zaproponowali? Może przyjdzie czas. A chciałbyś tak ten? Ja ci powiem, że ja na przykład tak kiedyś bym chciał, to jest takie ja ci to powiem, jest ciekawe. No. Ja też bym chciał, ale wszystko na swój czas. E, wiesz, bo tam masz fajne zdjęcia, fajna stylowa, wiesz, wywiad, sobie tam mogłeś pogadać. To jest, to jest, wiesz, ja na pewno nie będę chodził, ja nie będę, ja nie będę się pchał jako muzyk, to jest też to. Ja nienawidzę to takiego, jestem alternatywny dla alternatywy, czyli nie będę robił tego. Okładka gali? Fajna, a rzeczywistość potem jest inna, potem jest inna rzeczywistość też. E, więc jak najbardziej wszystko przede mną, ja bym chciał zrobić fajną. Ja w ogóle, ja jeżdżę fosfagenem. dlaczego Volkswagen mi nie zaproponował? Ja ja jestem idealnym facetem, kawaler, po trzydziestce, w długie trasy jadę, diesel. Mm, dzięki Ci za rozmowę. Dzięki Mam bardzo. nadzieję, że płyta się fajnie sprzeda, że trafi do Ma... e, wielu polskich domów, do tych małych, większych, do tych wil e, innych Jolant P. Pro, prezent na święta waszym rodzicom, bo to jest płyta jak najbardziej dojrzała. Ale mówił przyszły minister edukacji Kul i kultury dziedzictwa. Wiesz co, to jest fajny pomysł. Ja, ja ten, wiem, że jest, to jest fajne. Tylko, że polityka jest ta, to, to, to trzeba ten, to trzeba na, na czele trzeba być takim, oh, trzeba, trzeba potrafić z każdym wypić. No to tak, a my potrafimy pić, więc jako naród. Więc. A ty z każdym potrafisz? Hmm. Wielu mnie zaprasza, nie, nie z każdym ten. Pamiętaj, bo po, po, politycy są tacy, że to jest, politycy są tacy, że je, jak, jak ja badam szczerość polityka, no. to ja patrzę i on przemawia do mnie w telewizji, a ja tak myślę, czy ja bym chciał z nim wypić piwo w krajpie i powiem ci, że niektórzy z tych polityków, już się coraz fajniej zmienia w Polsce. Ja sądzę, że coraz bardziej, że tacy ludzie myślisz, o, może się nie zgadzamy politycznie, ale z tobą bym wypił piwo. Ale no, są tacy taki. politycy dalej, którzy po prostu nie wiem dlaczego, nie potrafią się normalnie uśmiechnąć, że gdybym gdybym ich spotkał e, jakiś małteńkiej ulicy w Krakowie, to bym po prostu myślał, że to jakiś pandziol. A ja mam tak samo, ja, to, ja spotkam Jarosława Kaczyńskiego na ulicy i miałem wrażenie, że po prostu zaraz mnie okradnie. No i moim gościem właśnie był człowiek, który lubi tak czapki jak ja. Nie, obgryza paznokcie i jest w moim wzroście. no co, co ty, tak? Ile masz? 69, 70. Kłamiesz. Nie, naprawdę mam 70. No czekaj, chodź wstaniemy. Kłamiesz, Szanowni Państwo. Ja, ja przed chwilą stałem i widziałem to, więc... Nie, no naprawdę zobacz. Ale nie mogę. Mógłbym... No. ok to. Do... Jak Widził... tacy mogą mieć powiedzenie u kobiet?